Nasza wycieczka rozpoczyna się na północy wyspy Teneryfy w mieście Puerto de la Cruz, które już w XIX wieku było kolebką turystyki na tej wyspie. Jest tu mnóstwo hoteli i apartamentów i miasto wiedzie prym przed innymi ośrodkami turystycznymi na Teneryfie w zakresie bogactwa oferty noclegowej i gastronomicznej. Candelaria jest małym miastem leżącym nad samym oceanem. Na nabrzeżu stoi 9 majestatycznych figur z brązu. To dawni władcy wyspy, którzy rządzili 9 okręgami, na które podzielona była Teneryfa jeszcze przed przybyciem Hiszpanów. Znajduje się tu Bazylika Matki Boskiej z Candelarii, uważanej za patronkę Wysp Kanaryjskich. Corocznie w okresie dwudniowych świąt patronki celebrowanych 14 i 15 sierpnia miasto jest celem pielgrzymek wiernych z całego archipelagu. Bazylika została ukończona stosunkowo niedawno, bo w 1959 roku. Jej przestronne wnętrze może pomieścić nawet 5 tysięcy wiernych. Posąg patronki wysp umieszczony jest w ołtarzu głównym. Status bazyliki mniejszej nadał kościołowi Benedykt XVI w 2011 roku. Za bazyliką znajduje się grota Aczbiniko, w której Guanczowie, pierwotni mieszkańcy Teneryfy, umieścili znalezioną na plaży figurę Matki Bożej, nazywając ją Chasirasi, czyli Matką Bogów, których czcili. Nieopodal jest grota wielbłądów, w której podobno kiedyś odpoczywały te zwierzęta. Spod jaskini wielbłądów doskonale widać, jak malowniczo jest położona Candelaria nad samym brzegiem oceanu. Jeszcze rzut oka z góry na bazylikę i przenosimy się do Santa Cruz. Te ogromne bloki skalne osłaniające brzeg przed falami Atlantyku bułgarski artysta Stojko Gagamow przekształcił w nietypową galerię, malując na nich portrety sławnych muzyków. Santa Cruz jest największym miastem Teneryfy i drugim co do wielkości na Wyspach Kanaryjskich. Budynek Filharmonii Auditorio de Tenerife, oddany do użytku w 2003 roku po 6 latach budowy. Sala symfoniczna ma 1616 miejsc, a sala kameralna 422 miejsca. Forma budynku pozostawia wiele dla wyobraźni. Jego kształt przyrównuje się do fali, księżyca, hełmu lub gigantycznego języka węża. Architektem był Santiago Calatrava. Santa Cruz leży między brzegiem oceanu i skalistymi wzgórzami. W
oddali charakterystyczny kształt Auditorio de Tenerife. Siedziba władz miasta w remoncie. Plac Espania w centrum Santa Cruz. Plac urządzono w 1929 roku na ruinach twierdzy Świętego Krzysztofa, której pozostałości można obejrzeć w muzeum znajdującym się pod placem. W centrum placu jest sztuczne jeziorko z fontanną. Wzniesiony w czasach frankistowskich w 1944 roku pomnik poległych upamiętniający ofiary wojny domowej w latach 1936-1939. Do placu Espania przylega niewielki placyk Matki Boskiej z Kandelarii z jej marmurowym posągiem. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z początku XVI wieku. W tym kościele przechowywany jest srebrny krzyż konkwistadorski, od którego miasto wzięło swoją nazwę. Pozostałości murów twierdzy Świętego Krzysztofa w muzeum pod placem Espania. Wykonana z brązu, ważąca 2 tony i mierząca 3 metry długości, armata El Tigre z XVIII wieku. Jeszcze rzut oka na pomnik poległych i z Santa Cruz przenosimy się do San Cristobal de la Laguna. Pogoda zmieniła się diametralnie i pada ulewny deszcz. Ratusz z fasadą wykonaną z kamienia wulkanicznego w XIX wieku. Dom kapitanów z XVII wieku. Balkony wokół patio są wsparte na kolumnach, z których co druga jest dla oszczędności wykonana z drewna. Palacio Lercaro z końca XVI wieku. Obecnie mieści się tu Muzeum Antropologii i Historii Teneryfy. Dom Salazara wzniesiony w drugiej połowie XVII wieku. Obecnie siedziba biskupa Teneryfy. Dziedziniec Pałacu Biskupa. Historia miasta sięga końca XV wieku. Ze względu na liczne zabytki, Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamknięty klasztor świętej Kataliny ze Sieny. Raz w roku 15 lutego wierni mogą obejrzeć nienaruszone ciało siostry Marii de Leon, która zmarła 3 wieki temu. Ruiny kościoła i klasztoru świętego Augustyna. Kościół spłonął w 1964 roku. Dzwonnica przy klasztorze świętego Augustyna. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z początku XVI wieku. Obok kościoła znajduje się pomnik Jana Pawła II, błogosławiącego 2 dzieci ubranych w regionalny strój z Wysp Kanaryjskich. Puerto de la Cruz znajduje się Loro Park. Jest to prywatny ogród zoologiczno-botaniczny, funkcjonujący od 1972 roku i zajmujący powierzchnię wynoszącą 13,5 hektara. Do parku można dojechać darmową kolejką.
Początkowo park miał służyć jako ośrodek ochrony dla ginących gatunków papug, stąd jego nazwa loro, co w języku hiszpańskim znaczy papuga. Wybieg dla goryli. Wielkim zainteresowaniem cieszy się planeta pingwinów, pawilon udostępniony zwiedzającym park w 1999 roku. Maskonury. Ogromne akwarium. Kapibary, największe gryzonie świata. Jedno z największych w Europie delfinarium otwarte już ponad 30 lat temu w 1987 roku. Zanim rozpocznie się pokaz tresury delfinów, krótka prezentacja papug, od których wszystko się zaczęło i od których park wziął swą nazwę. Teraz już rozpoczyna się pokaz tresury delfinów. Delfiny są znakomitymi pływakami i potrafią osiągać prędkość do 50 km na godzinę. Często wyskakują nad powierzchnią wody, czasem wykonując przy tym akrobatyczne figury. Delfin w poszukiwaniu pożywienia nurkuje do głębokości nawet 260 metrów. Potrafi wówczas wstrzymywać oddech na około 15 minut. Ciekawostką jest, że delfin śpi unosząc się w wodzie na głębokości około pół metra z jednym okiem otwartym.
Oddycha, wynurzając się co 30 sekund na powierzchnię, nie przerywając snu. W drodze na następny pokaz przechodzimy obok wybiegu białego tygrysa, który w naturze żyje w Bengalu w północno-wschodnich Indiach. W 2006 roku otwarto kompleks Orca Ocean, na którym odbywają się pokazy tresury orek, zaliczane do największych atrakcji w parku. Orki poruszają się w wodzie z szybkością do 60 km na godzinę. Mamy okazję posłuchać różnych dźwięków wydawanych przez orki, za pomocą których zwierzęta te komunikują się między sobą. Samiec orki oceanicznej osiąga długość do 10 metrów i wagę do 9 ton. Noworodek orki przychodzi na świat po 18 miesiącach ciąży, ma 2 metry długości i waży do 200 kg. Matka karmi go przez około 2 miesiące. Orki żyją od 50 do nawet 90 lat. Jednym z elementów pokazu jest ochlapywanie wodą widzów siedzących najbliżej zbiornika. Małpa marmozeta lwia, zamieszkująca lasy deszczowe w południowo-wschodniej Brazylii. Gatunek ginący. Jeszcze jeden zbiornik wodny. Odbywają się tu pokazy tresury lwów morskich.
Lwy morskie żyją w koloniach liczących setki, czasem nawet tysiące osobników. Są bardzo ruchliwe i potrafią szybko się przemieszczać. Potrafią nurkować na głębokość do 300 metrów i wstrzymać oddech na 15 minut. W ciągu dnia zjadają ponad 30 kg pożywienia. Młody szympans. Wysoko w koronie drzewa usadowiła się panda czerwona. W Loro Parku w 1972 roku odbyły się pierwsze w Europie spektakle, w których uczestniczyły papugi. Ogromne akwarium z rafą koralową. Wybieg dla szympansów. Jeszcze rzut oka na to, co robią goryle, i kończymy naszą wizytę w Loro Parku. Kolejka już czeka, by chętnych odwieźć do miasta. Miasto Puerto de la Cruz powstało na początku XVI wieku. Współcześnie to miejscowość bardzo zadbana, z dużą ilością ulicznej zieleni, parkami i długą nadmorską promenadą. Pustelnia San Amaro z 1591 roku. Za chwilę z portu Santa Cruz wyruszymy promem na wyspę Gran Canaria.
wizytę na Gran Canaria rozpoczynamy od Las Palmas, największego miasta i stolicy wyspy. Kanaryjski Pałac Kongresowy, audytorium imienia Alfredo Krauza. Jesteśmy przy liczącej 4 km plaży Las Canteras. W odległości 100 metrów od wybrzeża jest bariera skalna pochodzenia wulkanicznego, która stanowi swoisty falochron łagodzący napływ oceanicznych fal. Dzielnica Vegeta, która jest historyczną dzielnicą Las Palmas. Początki miasta sięgają 1478 roku, kiedy to hiszpański kapitan Don Juan Rejon rozpoczął podbój wyspy, zakończony dopiero po 5 latach walk przyłączeniem do korony hiszpańskiej. Katedra pod wezwaniem świętej Anny. Plac del Pilar Nuevo. Za kamienną fontanną stojącą na placu wznosi się tylna strona katedry świętej Anny. Kaplica San Antonio Abad, zwana także Kaplicą Kolumba, jest uważana za najstarszą na wyspie. Fasada budynku zwanego Domem Kolumba. W tym domu podobno zatrzymał się Krzysztof Kolumb przed wyprawą do Ameryki. Obecnie znajduje się tu muzeum. Obejmuje ono 13 sal ekspozycyjnych poświęconych historii Wysp Kanaryjskich i ich związków z Ameryką. Makieta prezentująca miasto pod koniec XV wieku. Zespół folklorystyczny na placu przed Domem Kolumba. Katedra Świętej Anny uważana za jeden z najważniejszych zabytków Wysp Kanaryjskich. Jej budowę rozpoczęto w 1497 roku, a definitywnie pracę zakończono dopiero w XIX wieku. Efektem tak długiego procesu powstawania jest nakładanie się na siebie różnych stylów architektonicznych. Wnętrze jest trzynawowe, gotyckie, a kaplice, których jest 13, mają elementy renesansowe. Katedra ma 60 metrów długości i 44 metry szerokości. Przy placu świętej Anny vis-a-vis katedry stoi budynek byłego ratusza, a z boku placu pałac biskupi z połowy XVI wieku. Na rogu placu znajdują się rzeźby z brązu przedstawiające psy. Fontanna z kopułą, zaprojektowana przez Pons de Leona jako jedna z niewielu krytych fontan w hiszpańskiej architekturze. Z Las Palmas przejechaliśmy do Maspalomas. Jest to duży ośrodek turystyczny w południowej części wyspy Gran Canaria. Thank you.
Miejsce to jest znane także dzięki chronionym wydmom zajmującym około 400 hektarów i sięgającym 10 metrów wysokości. Z Maspalomas przenosimy się do miasta Teror. Jest tu zabytkowa XVIII-wieczna bazylika Matki Boskiej Sosnowej, patronki wyspy Gran Canaria. Jej święto ma miejsce 8 września i wówczas docierają tu pielgrzymki z całej wyspy. Nazwa pochodzi stąd, że pod koniec XV wieku Matka Boska objawiła się na drzewie sosnowym. Figura Matki Boskiej Sosnowej w ołtarzu głównym. Bazylika jest niewielka, ale charakteryzuje się bogatym, złoconym wnętrzem. Plac Teresy de Bolívar. Wodne schody. Ratusz miejski. W Terrorze można podziwiać piękne drewniane balkony z XVIII i XIX wieku. Na koniec wizyty na Gran Canarii docieramy do miejscowości Arucas, gdzie jest imponujący neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, znany także jako Katedra Arucas. Wieże chrzcielna i zegarowa mają 60 metrów wysokości. Jego budowę rozpoczęto w 1909 roku i trwała ona 68 lat. Głównym elementem budowlanym była skała wulkaniczna. Kościół zaprojektował Manuel Vega, który był uczniem Gaudiego. Budowla jest dziełem miejscowych kamieniarzy. Rzeźba Chrystusa wykonana przez tutejszego rzeźbiarza Manuela Ramosa. Jedna z wielu grup zwanych Murgas. W czasie karnawału uczestniczą one w festiwalu odbywającym się w Las Palmas. Kończy się nasz pobyt na Gran Canarii. Udajemy się do terminala promowego w Agaete, skąd odpłyniemy z powrotem na Teneryfę. Los Gigantes to nadmorskie miasteczko, którego nazwa pochodzi od ogromnych klifów osiągających od 300 do 600 metrów.
Widok na Pico del Teide, szczyt wulkaniczny o wysokości 3718 metrów. W dole miasteczko Garachico zostało założone w 1496 roku i do początku XVIII wieku było głównym portem wyspy. W 1706 roku znaczna część miasta i port zostały zalane lawą w wyniku wybuchu wulkanu Trevejo. Statki handlowe zaczęły korzystać z portu w Puerto de la Cruz i tak zakończył się złoty okres w historii miasta. Icod de los Vinos, zwane także Smoczym Miastem, zostało założone w 1501 roku. Kościół pod wezwaniem świętego Marka Ewangelisty z XVI wieku. Najsłynniejsza dracena na Teneryfie, uważana za najstarsze smocze drzewo na świecie. Wrzośce drzewiaste rosną do około 6 metrów wysokości. Dzikie kanarki, można je także spotkać na Maderze i na Azorach. Jesteśmy niedaleko wulkanu El Teide. Niestety wierzchołek pokryły chmury. Typowy wulkaniczny krajobraz z bryłami zastygłej lawy. Caldera Las Cañadas, która wraz z wulkanem wchodzi w skład Parku Narodowego Teide. Zajmuje on powierzchnię liczącą 18 900 hektarów i jest piątym co do wielkości parkiem narodowym w Hiszpanii. Caldera ma około 15 km średnicy. Na wulkan wjeżdżamy kolejką linową, która ma swój początek na wysokości 2356 metrów. Jak widać, chmury zeszły bardzo nisko. Wysokość jednak robi swoje i chmury pozostawiamy w dole. Teide jest najwyższym szczytem w Hiszpanii. Jest to wulkan czynny, a jego ostatni wybuch miał miejsce w 1909 roku. Górna stacja znajduje się na wysokości 3555 metrów. Stąd można już łatwo dojść do krateru, ale trzeba mieć na to zezwolenie. Widok w dole całkowicie przesłoniły chmury, ale na górze nadal jest dobra widoczność i kolejka dowozi i odwozi kolejnych turystów, pokonując w krótkim czasie różnicę poziomów wynoszącą 1200 metrów. Nazwa wulkanu pochodzi z języka Guanczów, rdzennych mieszkańców Wysp Kanaryjskich. Teide oznaczało piekielną górę, w której mieszkał demon Guajota. Guajota nie zrobił nam nic złego i kolejką wracamy do dolnej stacji.
Niedaleko wulkanu Teide znajdują się formacje skalne Roques de Garcia. To skała o wysokości 27 metrów, zwana Palcem Bożym. W tle są zbocza wulkanu El Teide, ale spowija je gęsta mgła. Rankiem z portu w Los Cristianos na Teneryfie wypływamy promem do portu w San Sebastian na wyspie La Gomera. Los Cristianos jest miejscowością turystyczną leżącą na południu Teneryfy. Pierwsze wzmianki historyczne wskazują, że już w XVI wieku istniał tu port. Obecnie Los Cristianos to centrum turystyczne przyciągające corocznie setki tysięcy odwiedzających. La Gomera to trzecia już wyspa, którą odwiedzamy w trakcie naszej wycieczki. Jest to mała wyspa o powierzchni zaledwie 370 km2. W 2012 roku cała wyspa została uznana za rezerwat biosfery. Wyspę zamieszkuje około 20 tysięcy osób. Wnętrze wyspy jest skaliste, poprzecinane głębokimi wąwozami. Najwyższym szczytem na wyspie jest Garachonaj o wysokości 1487 metrów. Formacja skalna nad miejscowością Hermigła, zwana Święty Piotr i Święty Paweł. Palma kanaryjska. Z jej soku wytwarza się gęsty i słodki syrop, zwany miodem palmowym. Podobnie jak na innych wyspach kanaryjskich, uprawia się aloes. Jesteśmy na jednej z takich plantacji. Mamy tu też możliwość obejrzeć krótki pokaz obróbki liści aloesu, który ze względu na mnogość związków czynnych biologicznie jest cenionym surowcem zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i kosmetycznym. Thank you.
punktu widokowego widać u stóp plażę Hermigła, a dalej wysoki klif. Cztery betonowe słupy to pozostałości pomostu, który był niegdyś wykorzystywany do załadunku i rozładunku łodzi przypływających na wyspę. Po przeciwnej stronie ściana wąwozu pocięta tarasami umożliwiającymi rolnicze wykorzystanie tej na pozór niedostępnej stromizny. Ruszamy w dalszą wędrówkę po wyspie. Mijamy malowniczo położoną miejscowość Agulo i przy ciągle padającym deszczu i mgle wjeżdżamy w bajkowe, niemal surrealistyczne krajobrazy. Głębokie wąwozy, bardzo utrudniające komunikację, doprowadziły do używania na wyspie języka gwizdów El Silbo. W miejscowej restauracji mamy okazję posłuchać, jak to brzmi. Taki gwizd słychać podobno na odległość 6 do 7 km. W najwyższej części masywu górskiego wyspy, często pokrytego mgłą, pod patronatem UNESCO utworzono Park Narodowy Garachonaj. Park ma powierzchnię 40 km kwadratowych, czyli ponad 10% całej wyspy i rosną w nim drzewa bawrzynowe, zwane też laurowymi, które w trzeciorzędzie porastały niemal całą Europę. Mgła, padający deszcz, omszałe drzewa wawrzynowe, wszystko to tworzy magiczną, bajkową atmosferę. Wieża del Conde z XVI wieku w San Sebastian miała stanowić pokaz siły władz La Gomery. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Już w XV wieku była tu kapliczka. W XVIII wieku kościół był celem licznych ataków Anglików i piratów. W efekcie był kilkakrotnie modernizowany i powiększany. Ołtarzu głównym rzeźba ukrzyżowanego Jezusa, wykonana przez Luchana Pereza, rzeźbiarza z wyspy Gran Canaria. Kościół jest trzynawowy. To ołtarz w prawej, a to w lewej nawie bocznej. Budynek zwany Domem Kolumba, chociaż nie ma jednoznacznych dowodów, że słynny odkrywca tu się zatrzymał w drodze do Ameryki. W budynku jest wystawa prezentująca eksponaty z tamtej epoki. San Sebastian jest stolicą wyspy La Gomera. Liczy około 10 tysięcy mieszkańców. Niewielka kaplica przy głównej ulicy miasta. Plac Konstytucji w centrum miasta. Miejski ratusz.
Marina w San Sebastian, w głębi widoczny prom, którym wrócimy na Tenerytę. Jeszcze ostatni rzut oka na Marinę oraz San Sebastian i opuszczamy La Gomerę. To już kolejny dzień i znów port w Los Cristianos. Wypływamy wcześnie, jeszcze przed wschodem słońca, gdyż tym razem czeka nas dłuższy rejs na wyspę El Hierro. Piękny wschód słońca nad Teneryfą. W oddali widoczny stożek wulkanu El Teide, dominujący nad Teneryfą. Z lewej strony widać fragment La Gomery. Wyspa El Hierro jest najmniejszą wyspą wśród wysp kanaryjskich. Liczy 278 km kwadratowych i leży najdalej na południe i na zachód. Zamieszkuje ją około 10 tysięcy mieszkańców. Z portu de la Estaca jedziemy na punkt widokowy de la Peña. Jeden z symboli wyspy, skały de Salmor, a na leżącym naprzeciw półwyspie stożek wulkanu Montana del Risco. Piękny panoramiczny widok na Dolinę El Golfo i miejscowość La Frontera. Na szczycie wysokiego klifu ograniczającego dolinę osiadły chmury. Klif sięga wysokości 1200 metrów. Widokowy de la Peña jest starannie zagospodarowany. Jest tu ogród z typową roślinnością i ścieżki spacerowe. Skały de Salmor są objęte ochroną jako rezerwat przyrody. Najwyższa z nich ma 100 metrów wysokości. Skały są schronieniem dla ptaków morskich, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Miejscowość Tigaday w gminie La Frontera. Odbywa się tu jeden z najpopularniejszych na El Hierro karnawał, znany z włochatych stworów Los Carneros, grupy około 30 mężczyzn ubranych w baranie skóry i noszących maski, które mogą wzbudzić przerażenie nie tylko u dzieci. Los Carneros wychodzą na ulicę dwa razy w trakcie karnawału. Kto zostanie przez nich pojmany, jest uwalniany dopiero po wysmarowaniu pastą do butów. Jest tu kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Kandelaria. Kościołem na wzgórzu Joapira w XVIII wieku wzniesiono dzwonnicę.
Ośrodek, którym hoduje się endemiczne jaszczurki Lagarto gigante, zagrożone wyginięciem. Zasiedla się nimi miejsca, w których niegdyś żyły na wyspie. Na terenie ośrodka znajduje się tunel lawowy, który został udostępniony turystom. Teraria, w których są hodowane jaszczurki z gatunku Lagarto gigante, mogą osiągać do 60 cm długości. Dopóki w 1974 roku nie odkryto kilku okazów, uważano ten gatunek za wymarły. W grupie gadów jaszczurki te są uważane za gatunek najbardziej zagrożony wyginięciem w Europie. Muzeum etnograficzne w opuszczonej najstarszej osadzie w Dolinie El Golfo. Są tu domy z kamienia wulkanicznego od czasów pierwotnych mieszkańców Bimbaczów poprzez czasy konkwisty aż do lat 50. XX wieku. W tym domu kuchnia była już osobnym pomieszczeniem. Plantacja ananasów, które tutaj są podobno najsmaczniejsze na całych Wyspach Kanaryjskich. Hotel Punta Grande ma tylko 4 pokoje i swego czasu był najmniejszym hotelem świata, wpisanym do Księgi Rekordów Guinnessa w 1989 roku. Hotelik zbudowany z kamienia wulkanicznego jest malowniczo położony na wąskim półwyspie. W pokojach nie ma telewizorów i telefonów, słychać jedynie szum oceanu. Widok z hotelu na miejscowość Las Puntas i znane nam już skały de Salmor. Valverde jest stolicą El Hierro i jako jedyna spośród stolic Wysp Kanaryjskich nie leży bezpośrednio nad oceanem. Miasto jest położone 600 metrów nad poziomem morza i w zimie jest tu dużo chłodniej niż na wybrzeżu. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z XVIII wieku. Kończymy pobyt na El Hierro i wycieczkę po Wyspach Kanaryjskich. Pozostał jeszcze 3-godzinny rejs na Teneryfę, a stamtąd powrót samolotem do kraju.